W środę 29 listopada odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego. Wśród zaplanowanych punktów omówiono m.in. sytuację spółki PKS w Kłodzku, którą przedstawił jej prezes Piotr Piekarski. Staramy się rozwijać połączenia. Z 76 linii, które zastałem, jak obejmowałem spółkę, od 1 października funkcjonują już 104 połączenia, a po nowym roku chcemy uruchomić 8 dodatkowych, czyli będzie 112. Spowoduje to, że pojawią się dodatkowe dwie pary połączeń w stronę Kudowy, Zdroju i chcemy w okresie weekendowym wkomponować przewozy w stronę Międzygórza przede wszystkim, które będą chociaż częściowo skorelowane z połączeniami kolejowymi, żeby podróżni przyjeżdżający pociągiem do Kotliny w przeciągu parunastu minut mieli możliwość przesiąść się do autobusu, który zawiezie ich do Międzygórza. Międzygórze w tej chwili staje się taką naprawdę turystyczną mekką, można powiedzieć. Już odnotowujemy taką stabilizację spółki, zaczyna przynosić dochody. Do momentu, kiedy zawrzemy układ z wierzycielami, to myślę, że już tylko będziemy mogli przekazywać naszym mieszkańcom same dobre informacje. Spółka wychodzi z trudnej sytuacji finansowej. Czekamy teraz na to, żeby te nowe połączenia zarówno spełniały oczekiwania mieszkańców, ale też przynosiły zwyczajnie dochody dla spółki. Ważnym punktem było też wystąpienie burmistrza Kłodzka Michała Piszko, który poinformował o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy dworcu PKS. Finalizujemy pracę nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu ze zmianą funkcji, która do tej pory była to funkcja tylko i wyłącznie komunikacyjna. W miesiącu styczniu przyszłego roku na sesję Rady Miejskiej zostanie przedstawiona uchwała zmieniająca plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu ze zmianą funkcji na funkcję usługową. Niestety trwało to długo, bo od 2019 roku, ale mieliśmy pewnego rodzaju perturbacje w uzgodnieniach przede wszystkim z Wodami Polskimi, ale udało się ten problem taki biurokratyczno-projektowy przeskoczyć. No i w tej chwili w styczniu, jak zostanie podjęta uchwała, funkcja dla tego terenu się zmieni i otworzy nowe możliwości dla właściciela i użytkownika wieczystego, jakim jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku, do zagospodarowania tego terenu inaczej, chociażby powrócić do koncepcji z 2015 roku budowy tam rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia centrum przesiadkowego, oprócz wyremontowanego całkiem niedawno dworca Kłodzko Miasto. To ostatnia sesja przed świętami Bożego Narodzenia, a jak mówi wicestarosta powiatu, mijający rok nie należał do najłatwiejszych. Mimo tego, że on był trudnym rokiem, ponieważ samorządy dużo mniej dostawały podatku z podatku CIT-u, z PIT-u, dużo mniejsze były dochody. W naszym przypadku to było ponad 7 milionów, mniej jak w poprzednich latach. Udało nam się zrobić parę fajnych inwestycji. Inwestowaliśmy w drogi, w niektóre odcinki dróg, niektóre żeśmy remontowali, niektóre żeśmy modernizowali, a niektóre budowali, przebudowywali. Udało nam się parę inwestycji dobrych zrobić w naszych jednostkach oświatowych. Jesteśmy w trakcie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Nowej Rudzie. Bardzo duży remont za 1 000 000 zł we wspólnym dofinansowaniu z Urzędem Wojewódzkim, więc udaje nam się naprawiać to, co wymaga naprawy, ale również inwestujemy w nowe przedsięwzięcia, choćby właśnie w zmianę źródła ogrzewania, skupiamy się na zielonej energii, bo to jest znak czasu, ale też oszczędności zwyczajnie na kosztach utrzymywania tych jednostek. Listopadową sesję zakończyły sprawy różne i wnioski radnych.